Witam, witam kochani, z tej strony Mocny Gregor z kanału Mocny Gregor na YouTubie. Kogo my tu mamy, jest to słuchajcie Ewa Juszkiewicz, znana artystka, malarka. Teraz na przykład zrobiła jakąś tam torbę dla Vito. Zn znaczy ja to widziałem, ja to widziałem słuchajcie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o Google, tak robię to na, na prośbę tą typologię genetyczną, robię na prośbę mojej przyjaciółki, koleżanki ponieważ e, padło tam pytanie, jak to jest, że niektórzy słuchajcie latami robią świetne prace, nic nie osiągają, a po prostu ktoś e, nagle się pojawia, tak, e, nie jest znany, tak jak e, Monet czy Picasso czy inni, i słuchajcie, od razu są e, rewelacją, e, ponieważ trwają dyskusje w tym gronie artystycznym, ludzie się zastanawiają, że ktoś się pojawia znikąd i nagle, nagle takie sukcesy. To ja chciałbym Wam coś pokazać, tak? Jeżeli e, szybko żeśmy wy, wyłapali, że jest bardzo podobna, jeśli chodzi o budowę, e, jeśli chodzi o, o wygląd do Moniki Jaruzelskiej, tak? Jeżeli e, przyrównamy te dwie postacie, słuchajcie, one są identyczne. Może tu jest odpowiedź na to pytanie. Proszę, zobaczcie, tak? Tutaj e, w górnym lewym rogu mamy. Monikę Jorzelską W prawym górnym rogu mamy Ewę Juszkiewicz. Pod spodem dla, dla zmiany taka ta roszada tak? To jest słuchajcie, Monika Jorzelska. I na dole po lewej stronie Ewa Juszkiewicz są identyczne, szczególnie te zdjęcie w, w okularach i poniżej, tak? ściągamy okulary, słuchajcie, jest to samo. Także piszcie piszcie, co o tym sądzicie, czy Wam też się wydaje, że są bardzo, bardzo podobne do siebie, tak? Dziękuję bardzo, kochani, e, i e, proszę, proszę o komentarze pod nagraniem.